Drugi dział kontroli jakości jest jednym z czterech laboratoriów funkcjonujących w strukturze Centrum Analiz Laboratoryjnych Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. Laboratorium jest wyposażone w nowoczesne urządzenia oraz aparaturę analityczną i pomiarową. Pracują w nim wysokiej klasy specjaliści z zakresu techniki analitycznej. Miesięcznie wykonuje się tu około 30 tysięcy różnego rodzaju analiz. Drugi dział kontroli jakości zajmuje się obsługą tzw. polic 2, to jest wytwórni produkcyjnych jednostek biznesowych nawozy i nitro. Posiadamy wiele specjalistycznych sprzętów do badań, między innymi analizatory nawozów, spektrofotometry emisyjne, chromatografy gazowe. Nadzór nad sprzętem posiadają specjaliści do spraw technicznych, odpowiadają oni również za szkolenie pracowników z obsługi tych aparatów. Zmieniające się przepisy prawa, m.in. konieczność dostosowania się do wymogów dyrektyw Unii Europejskiej, nakładają nowe obowiązki związane z obszarem badawczym. Zgodnie z przepisami, które zaczną obowiązywać w 2021 roku, mocznik sprzedawany jako rolniczy obowiązkowo będzie musiał być wzbogacony o inhibitor ureazy. Inhibitory ureazy mają za zadanie dezaktywować enzym ureaza, który znajduje się w glebie, bo pod wpływem tego enzymu mocznik, który rolnicy wysiewają na glebę, ulega rozkładowi na amoniak i CO2. I wtedy azot w amoniaku wydostaje się do atmosfery, więc po pierwsze jest strata, bo już ten azot nie nawozi roślin, a po drugie jeszcze zwiększa efekt cieplarniany. Więc dlatego mocznik otoczkowany substancją, takim inhibitorem ureazy, spowoduje, że ureaza w glebie nie będzie aktywna i ten proces nie będzie zachodził albo będzie bardzo ograniczony, czyli cały azot z mocznika zostanie wchłonięty przez rośliny, a nie w postaci amoniaku ulotni się do atmosfery. W ramach przygotowań Policka spółka ma już za sobą pierwsze próby technologiczne, których celem jest ocena możliwości stosowania i efektywności działania inhibitorów ureazy. Drugi dział kontroli jakości podjął już pierwsze kroki do stosowania swojej metodyki badawczej do oznaczania zawartości inhibitora ureazy w moczniku. Obecnie Grupa Azoty Police przymierza się do zakupu kolejnych aparatów. Będzie to m.in. chromatograf cieczowy HPLC oraz zestaw Kieldala do oznaczania azotu w moczniku.